związane na przykład z koncertem Davida Gilmoura tutaj na Placu Wolności. Są to też nagrania właśnie tramwajów, ruchu ulicznego, pomieszane z taką współczesną muzyką. Czasami są takie efekty psychodelicznego przenikania się dźwięków, a czasami są te dźwięki nam blisko znane. Jeżeli zwiedzający ma ochotę, może usiąść w jakimś miejscu, poświęcić dłuższą chwilę na refleksję nad tym, co słyszy, może też przejść po całym obszarze mapy, którą tutaj też można pobrać. Jest ona też widoczna na tablecie, więc można zwiedzać bez mapy, bez tekstów. Nie trzeba znać żadnego języka. To jest w zasadzie taka zunifikowana wersja dla wszystkich odbiorców. You really start to lose the perception of what is real and what is inside of the headphone. To, co piękne w tym projekcie, to to, że się zamazuje granica między dźwiękami, które dochodzą z zewnątrz, a z naszych słuchawek, co pozwala nam uświadomić sobie, że dźwięki są nie tylko funkcjonalne, ale mogą mieć też walory artystyczne, dawać nam przyjemność. Pure nice matter to be listened to. Dzięki temu myślę, mamy szansę inaczej spojrzeć na nasze miasto, a też jakby nie tylko my, również turyści, którzy tu przyjeżdżają, mają szansę odnaleźć może trochę inne spojrzenie na Wrocław, na jego historię, na to, jaki ma charakter, stworzyć sobie taki w zasadzie nie do opisania, nienamacalny obraz miasta Wrocławia. Projekt powstał w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Na dźwiękowy spacer można się wybrać do 26 października. Teraz to wszystko w magazynie reporterów TOK FM. Na godzinę szczytu zapraszamy jutro tuż po 17. Program przygotowali reporterzy TOK FM. Wydawał Maciej Jarząb, realizował Krzysztof Woźniak. Już za chwilę informacje, na które zaprasza Elżbieta Mazur. Papież Franciszek właśnie przemawia na Wawelu do polskich polityków i polskich biskupów, także do korpusu dyplomatycznego. Po informacjach kultura i Patrycja Wanat. Zapraszam. Godzinę szczytu. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Rzecznik Krana wyjaśnił sens niszczenia towaru. Tworzy się ogromne sprawozdania w połączeniu ze skierowaniem do sens. Tworzy się w połączeniu. Połączenie. Połączenie. Od poniedziałku do piątku po 13. Zapraszam. Kuba Janiszewski. Reklama. Przesadziłem. Z tą karkówką wezmę coś na trawienie. Lepiej weź tabletki do ssania Medigestan. Smaczne. A dlaczego akurat Medigestan? Zwykła tabletka na trawienie nie działa od razu. Musisz czekać, aż rozpuści się w żołądku. A Medigestan trafia do żołądka już rozpuszczony. Dokładnie. Stosując suplement diety Medigestan, pobudzasz pracę ślinianek i dzięki temu zwiększa się produkcja soku żołądkowego. A dodatkowo zawarta w nim mięta sprawia, że trawienie jest efektywniejsze. No tak, jest różnica. Nawet już ją czuję. Medigestan. Szybki sposób na trawienie. Letnia wyprzedaż w H&M trwa. Tylko teraz znajdziesz najmodniejsze sukienki oraz topy tańsze aż o 70%. Dołącz do H&M Club, zbieraj punkty i odbieraj nagrody. Do zobaczenia. Cóż tam pani podjada, pani Kasiu? Bo pani prezes, szkoda, że kończy się szkolenie w hotelu Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim. Spodobało mi się to miejsce i te ciasteczka do kawy. To znak, pani Kasiu. Jaki? Żeby zorganizować tutaj piknik firmowy. To z czekoladą? Dla mnie, pani Kasiu. Proszę. Hotel Windsor nad Zalewem Zegrzyńskim. Miejsce, którego nigdy dość. windsorhotel.pl. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką, nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Młodzież z całego świata spotyka się z papieżem w Polsce. Wszystko, co ważne, dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo. Dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To
najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Minęła 17.40. Elżbieta Mazur, zapraszam. Po raz pierwszy odwiedzam Europę Środkowo-Wschodnią. Cieszę się, że rozpoczynam od Polski, mówił przed chwilą na Wawelu papież. Franciszek wspomniał świętego Jana Pawła II, inicjatora i promotora Światowych Dni Młodzieży, na które Franciszek przyjechał do Krakowa. Papieża witał prezydent Andrzej Duda. Przed nami jeszcze spotkanie papieża i prezydenta. A wieczorem pielgrzymi mają nadzieję na spotkanie na Franciszkańskiej 3 w papieskim oknie. Policja aresztowała dwóch Marokańczyków na północnym wschodzie Hiszpanii. Obaj usłyszeli zarzut udzielenia pomocy w finansowaniu operacji tzw. Państwa Islamskiego w Syrii i Iraku. Nowe fakty w sprawie niemieckiego śledztwa po zamachu bombowym w Ansbach. Śledczy natrafili na wskazówki, że zamachowiec był pod bezpośrednim wpływem kogoś, z kim komunikował się na internetowym czacie. Ostatni taki czat zakończył się bezpośrednio przed niedzielnym zamachem. Były prezydent Tarnowa Ryszard Eś skazany na 5 lat bezwzględnego więzienia. Były polityk był oskarżony o korupcję i przyjęcie 70 tysięcy złotych łapówki, a także przekroczenie uprawnień. Sąd ukarał ponadto byłego prezydenta Tarnowa grzywną w wysokości 160 tysięcy złotych. Przez 10 lat nie będzie mógł zajmować publicznych stanowisk. Dodatkowo sąd nakazał mężczyźnie naprawienie wyrządzonej miastu szkody, a więc niemal 300 tysięcy złotych. Kolejne informacje Radia TOK FM o 18.00. Pogoda. Wieczorem i w nocy praktycznie w całej Polsce możliwe są burze. Synoptycy ostrzegają zwłaszcza mieszkańców Łodzi, Katowic, Krakowa i Zakopanego, bo w tych rejonach może spaść grad. Nocą na termometrach od 14 do nawet 20 stopni, jutro do 30. Najgorącej ma być w Bieszczadach, najchłodniej nad morzem do 23. W wielu regionach kolejne burze. Pełne wydanie informacji dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Patrycja Wana, dzień dobry. Rozpoczynamy kulturę osobistą. Kultura osobista, jak i magazyn filmowy do zobaczenia w tym tygodniu z Wrocławia. We Wrocławiu trwa festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty. No i do końca tygodnia oglądamy tutaj jeszcze filmy, które startują w konkursie głównym, w konkursie filmów o sztuce, ale też taka wyjątkowa sytuacja w tym roku. W związku z tym, że Wrocław jest europejską stolicą kultury, to do Wrocławia tutaj przyjechało wielu znakomitych reżyserów, jak na przykład Carlo Saura, albo Nanni Moretti, albo Pedro Zelenka. No i oglądaliśmy ich filmy, jak również filmy, które oni wybrali, które były dla nich jakoś w jakiś sposób przełomowe dla ich twórczości. Więc o tym wszystkim będziemy do końca tygodnia w programach w Radiu TOK FM opowiadać, ale moimi pierwszymi gośćmi z festiwalu jest Magdalena Łazarkiewicz i Gabriela Łazarkiewicz. Dzień dobry. W rodzinnym gronie. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać, zaczniemy naszą rozmowę od filmu dokumentalnego o Piotrze Łazarkiewiczu, Nieobecność, nie w nawiasie. Ten film był również tutaj na festiwalu pokazywany i to jest... Zastanawiam się, w jaki sposób ten film zdefiniujecie. Czy to jest jakieś wspomnienie, czy to jest jakaś dyskusja z tym, co Piotr Łazarkiewicz pozostawił, nie tylko jeśli chodzi o materię filmową, ale w ogóle o to, w jaki sposób żył. Czy to jest jakiś film zrobiony dla Was po prostu, dla bliskich mu osób? To jest taka forma uczczenia jego pamięci. Opowiedzenia o tym, jakim był człowiekiem i twórcą, a może przede wszystkim człowiekiem, trudno mi to wyważyć. I
taki rodzaj portretu filmowego, zbudowanego na zasadzie eseju filmowego, takiej mozaiki, zlepku różnych fragmentów, które mam nadzieję układają się w jakąś całość i oddają chociaż troszkę część jego osobowości. Jak ten film powstawał? To było jakieś przekopywanie się przez jego archiwum, przez wasze też prywatne archiwum rodzinne? To taka zabawna historia, bo on się jakby sam zrobił. Bardzo dziwne to było doświadczenie dla mnie i niezwykłe. I może czasem miałam takie poczucie, że jeszcze jakiś reżyser ze mną siedzi w montażowi. Właśnie kształt tego filmu dojrzewał we mnie dosyć długo. Jakoś zresztą staram się też konsultować te moje wątpliwości z przyjaciółmi, z rodziną, moją zresztą filmową. I z tego wyłonił się taki kształt, który wydaje mi się jakoś rymuje się bardzo z postacią Piotra, ponieważ on był takim człowiekiem, który bardzo jakoś tak szeroko, hojnie dzielił się z sobą, swoją osobowością, z bardzo różnymi ludźmi i ja chciałam pozbierać te fragmenty, jakby z nich ułożyć właśnie ten portret. Założyłam sobie, że nie będę niczego dokręcać, że nie będzie żadnych takich gadających głów, które wspominają i mówią o tym, jakim to wielkim facetem on był, tylko właśnie z tych jakichś fragmentów jego twórczości, wywiadów, jakichś wspomnień, tego, co ktoś powiedział, jakichś właśnie takich dowodów na jego bardzo różne rodzaje aktywności, postaram się złożyć ten obraz, który jest takim rodzajem śladu jego obecności. Wielkim facetem był też wielkim ojcem, jak oglądałam ten film. Niezwykle w ogóle wzruszające sceny właśnie z Antonim i z Gabrielą. Zresztą tak jak pani powiedziała, ta filmowość w rodzinie pozostaje, bo Gabriela, ty w ślady ojca poszłaś. To było tak, że inaczej być nie mogło, czy jednak ta decyzja została podjęta dość niezależnie. To znaczy, ze mną było tak, że ja dorastając w takiej rodzinie pełnej jakichś takich silnych osobowości filmowych, na początku, jak właściwie każde dziecko u nas w rodzinie, tak naprawdę, tylko każdy na inny sposób, na początku jakoś naturalnym odruchem był u mnie taki odwrót od kina zupełny, w sensie zawodowym. I jakieś takie zawalczenie o coś swojego. Myślę, że to akurat mi było bardzo potrzebne, to znaczy, żeby mieć wykształcenie kompletnie takie swoje. I z czasem jakby zdecydowałam, że chcę się, ponieważ kino jest dla mnie takim językiem, który ja znam po prostu, nie przypisuję byciu reżyserem jakiejś specjalnie mesjanistycznej tutaj funkcji. Dla mnie to jest po prostu język, który ja znam i lubię i jest dla mnie naturalny i chcę się poprzez niego wyrażać po prostu. I jest we mnie kilka historii, które chcę opowiedzieć. No i uznałam, że to jest fajna decyzja w tym momencie w życiu, kiedy już jakoś trochę bardziej stałam się osobną osobą, zdecydować na ten krok. Czy to jest tak, że nie wiem, dyskutujecie? Zastanawiam się, jak wyglądają wasze rozmowy w domu. Czy ty też w jakiś sposób dyskutujesz z filmami twoich rodziców, wykształcając właśnie swój własny język filmowy? Czy pani próbuje czegoś córkę nauczyć, czy jednak tutaj pełna wolność artystyczna, pełna swoboda? Różnie to bywa. I właśnie Gabrysia mówi o takim rodzaju, w jej przypadku miał miejsce taki rodzaj buntu, prawda? Że miała takie poczucie, że ten film ciągle obecny w naszym domu, przy stole, w każdej sytuacji, że trochę jakby jej zabiera
nas, życie, normalność tak zwaną. Więc jakoś ona uciekała od tego, żeby tak bezpośrednio się od nas uczyć, ale myślę, że to gdzieś przenikało. To jest po prostu jakiś rodzaj takiej atmosfery, która po prostu jest stale obecna. Trudno rozdzielić nasze życie, oddzielić od filmu i to jakby bez przerwy się przenika. Także myślę, że w sposób naturalny taki tak zwany wyssanie z mlekiem matki miało miejsce. No a w przypadku na przykład mojej siostry starszej, Agnieszki Holland, i córki Kasi Adami, no to było to rzeczywiście, ona jej zastąpiła szkołę filmową. Więc myślę, że różnie to bywa. Natomiast w przypadku Gabrysi to była właśnie jej jakby taka decyzja bardzo nieśpieszna, jakby ona w swoim rytmie weszła na tą drogę. Zresztą zobaczymy, dokąd ona ją zaprowadzi. Dokąd ta droga zaprowadzi? Nie wiem, no na razie zrobiłam po prostu takie coś, że zdawałam do szkoły w tajemnicy przed rodziną, bo no właśnie nie chciałam jakby A jednak czy w obawie o porażkę? W obawie przed porażką? To jest jedno i drugie, to znaczy oczywiście nikomu nie mówiłam, bo wtedy łatwiej jest ponieść porażkę, prawda? Jeżeli stawką jest tylko własne rozczarowanie, no to wtedy nie ma problemu, ale bardziej chyba chodziło o to, że ja po prostu chciałam to zrobić sama, no i tyle. I to, że się dostałam jakoś, no jakoś tak mnie, nie wiem, no jakoś wzmocniło, no to może za duże słowo, bo nie jestem, jakby jestem daleka od samozadowolenia, ale no, cieszę się, że zrobiłam to tak, a nie inaczej. A jeśli chodzi o filmy rodziców i Agnieszki i w ogóle wszystkich członków rodziny, bo ich jest więcej, to no ja równocześnie zawsze staram się jakby oddzielać od osoby, od filmu, co jest oczywiście bardzo trudne, ale no mam do nich taki niesamowity sentyment, to znaczy ja tak, no one są dla mnie bardzo gdzieś głęboko takie ważne filmy, niektóre zwłaszcza. Więc no, tak. Ale poza tym wydaje mi się, że znaczy dla mnie tak jest, że jakoś odruchowo te właśnie osoby z kręgu najbliższego i poprzez fakt, że im ufam, ich sądom, ich gustom i przez to, że właśnie to są osoby bliskie, to są oni dla mnie jakby w sposób naturalny takimi najważniejszymi pierwszymi widzami. Właściwie ich opinia jest w jakimś sensie dla mnie najważniejsza. To są jakieś kolaudacje, których każdy twórca zazdrości w gronie kolacji rodzinnej. No tak, tak. Czasami właśnie przy naszym stole rodzinnym zasiadało w porywach 6 reżyserów. Niezbyt dobrze się trawi w takim otoczeniu. Nie, bo to też nie jest takie wszystko cudowne. To nie jest taka bajka, no, to znaczy to nie jest jesteśmy miło. Jesteśmy bardzo wobec siebie tacy bezkompromisowi w sądach i dosyć krytyczni. Ale to wynika z tego, że my chcemy po prostu, mam wrażenie, tak ja przynajmniej do tego podchodzę, że chcemy się uchronić tak jakby przed szeroką publicznością, to znaczy, że tak, że jesteśmy takim jakby najgorszym widzem, to znaczy przewidujemy najgorsze, tak. No tak, tak, ale bywa też całkiem fajnie, bo na przykład ja mam takie doświadczenie, które dzieliłam właśnie z Agnieszką i z Kasią i córką. Wspólnie robiłyśmy serial pod tytułem Ekipa i to było bardzo takie fajne, harmonijne doświadczenie w sensie współpracy, a nawet pojawiło się coś takiego zabawnego między nami, że czasem robiłyśmy sobie sceny do swoich odcinków nawzajem z różnych takich powodów organizacyjnych i wtedy starałyśmy się podrabiać nawzajem swój styl i to było takie doświadczenie też, a też wymagało jakiegoś rodzaju takiej zawodowej empatii wzbudzenia w sobie, bo trzeba było jakby wejść w skórę tej drugiej.
Musimy kończyć, czekamy na wasze filmy. Oczywiście chciałam na koniec jeszcze zapytać, jeśli ktoś by was poprosił, tak jak powiedziałam na początku, ci reżyserzy, którzy przyjechali do nas z zagranicy, dostali trudne zadanie wybrania jednego filmu. Widzę przerażenie w waszych oczach, ale może namówię was chociaż na jeden tytuł, który wybrałybyście, który był przełomowy dla decyzji o zostaniu reżyserem? Dla mnie to bezwzględnie to są filmy Andrzeja Tarkowskiego, zwłaszcza Zwierciadło. To jest chyba najbliższy mi film, taki, który mnie jakoś bardzo w sposób głęboki uformował. I estetycznie, i filozoficznie, i pod każdym względem. Ja chyba muszę powiedzieć Lśnienie Kubricka, bo to jest pierwsze, co mi zawsze przychodzi do głowy. Miałam taki czas, że je oglądałam bardzo dużo razy, chociaż za każdym razem się tak samo bałam, więc nie wiem, czy mogę polecić tak zupełnie ze zdrowym sumieniem. No, ale na pewno to jest coś takiego, co mnie przerasta w sensie arcydzieła. Magdalena Mazarkiewicz, Gabriela Mazarkiewicz, prosto z festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszamy. Kultura osobista. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Poradnik TOK FM. Karolina Głowacka, dzień dobry. Walka z przestępczością w internecie wymaga międzynarodowej koordynacji. Tak uważa Komisja Europejska i przestrzega, że bierność może kosztować gospodarkę ogromne pieniądze. Cyberprzestępcy bardzo często atakują bowiem firmy za pomocą tzw. ataku ransomware, blokują dostęp do danych i żądają okupu. Nie ma żadnej gwarancji, że po zapłacie dane odzyskamy, ale jest, że pieniądze zasilą kieszenie przestępców. Komisja podjęła inicjatywę partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz cyberbezpieczeństwa i apeluje o zrzutkę, tak aby uzbierały się $2 miliardy na walkę z cyberprzestępczością. Sama komisja wyłożyłaby 450 milionów. A z cyfrowymi atakami nie ma żartów. Próby zaatakowania nieświadomych użytkowników są bardzo przemyślane pod względem socjotechniki. Wirusy kryją się w mailach przypominających informacje o rachunkach, fakturach, nieodebranych przesyłkach i tym podobne. Infekcje szerzą się też na Facebooku, więc jeśli dostaniecie od znajomego zachęty do udziału we wspaniałym konkursie, to zastanówcie się, czy aby na pewno to on czy ona wam ją wysłał. I najważniejsze, róbcie regularne backupy, kopie zapasowe swoich danych, najlepiej dzisiaj. To naprawdę kluczowe. W poradniku nieraz mówiłam o rodzajach zagrożeń i technikach przestępców. Zapraszam do archiwum aplikacji i na tok.fm.pl. Poradnik TOK FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Analizujemy, sprawdzamy, dopytujemy, żeby zdać raport gospodarczy. Wszystko, co powinieneś wiedzieć o gospodarce od poniedziałku do piątku po 12.40. Reklama. Dlaczego wybrałam Biolik? Bo taniec potrafi wycisnąć siódme potę, więc na antyperspirancie muszę polegać bezgranicznie, jak na partnerze. Biolik zapewnia mi niezwykle skuteczną ochronę i jest tak łagodny dla skóry, że mogę go stosować nawet po depilacji. Do tego błyskawicznie wysycha i nie pozostawia śladów na ubraniach. Jako jedyny Biolik łączy w sobie wszystkie cechy idealnego antyperspirantu. Spełnia 100% oczekiwań przez cały intensywny dzień i w każdej sytuacji. Dla mnie bezkonkurencyjny. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Marzy się Państwu ekskluzywny apartament z własnym ośrodkiem narciarskim? Apartamenty w Apart Hotelu Czarna Góra to jedyna w swoim rodzaju inwestycja w Polsce. Gwarantowaną stopę zwrotu w wysokości do 7% wypłaca właściciel ośrodka Czarna Góra, a wszystkie koszty są po jego stronie. Asem, restauracje, spa and wellness w połączeniu z białym szaleństwem. Zapraszamy do kontaktu 697 913 412
www.czarnagora.pl. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych informuje. Myślisz o założeniu stowarzyszenia lub fundacji? Potrzebujesz wzmocnić swoją organizację? Odwiedź Dolnośląskie Punkty Konsultacyjno-Doradcze dla organizacji pozarządowych i bezpłatnie skorzystaj z naszego wsparcia. Od 2011 roku doradzamy, animujemy i informujemy dzięki partnerskiej współpracy Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Stowarzyszenia Tratwa i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wejdź na stronę www.inkubator.mgo.info i znajdź najbliższy punkt w twojej okolicy. O, rzecz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn weźmie Lokomotiv. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Po nim młody nie haftuje, nie jest zmulony. Syno, masz. Lokomotiv. Suplementy diety, drażetki, syrop już od trzeciego roku życia. Zimbeli, Sylizowa. Ogranicza smutki i uboczne podróże. Teraz w Kauflandzie. Płyn do płukania Kokolino 2 litry 8,88. Zaledwie 8,88. Oraz obniżamy cenę aż 500 artykułów. Wykorzystaj nasze 500 minus. Więcej na kaufland.pl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 27 lipca, 18. Informacje Tok FM. Elżbieta Mazur. Ważne polskie problemy. W pierwszym przemówieniu papieża w naszym kraju Franciszek mówił o potrzebie zgody narodowej, dobrej i złej pamięci i uchodźcach. Wszystkie ręce na pokład, policjanci z całej Polski w Krakowie. W Szczecinie ulice patrolują więc ci, którzy zwykle siedzą za biurkami. Władimir Putin w obronie rosyjskich sportowców wykluczonych z igrzysk w Rio. Na Wawelu trwa spotkanie papieża z prezydentem Polski. To prywatna rozmowa Franciszka z Andrzejem Dudą. Po jej zakończeniu prezydent przedstawi papieżowi swoją rodzinę, żonę Agatę Kornhauser-Dudę i córkę Kingę. W sąsiednim pokoju nastąpi wymiana prezentów. Chwilę później w katedrze na Wawelu Franciszek spotka się z polskimi biskupami. Za nami już pierwsze wystąpienie papieża w Polsce. Komentatorzy zwracają uwagę na to, że Franciszek mówił o sprawach istotnych dla Polaków. Zachęcam naród polski, aby w świetle swojej tysiącletniej historii patrzył z nadzieją w przyszłość i na problemy, którym musi stawić czoło. Taka postawa sprzyja klimatowi szacunku między wszystkimi środowiskami w społeczeństwie i konstruktywnemu dialogowi między różnymi stanowiskami. Papież mówił o potrzebie zgody narodowej, ale także o dobrej i złej pamięci oraz gotowości do przyjmowania uchodźców. Pierwszą dobę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie służby czuwające nad bezpieczeństwem oceniają jako bardzo spokojną. Groźnie wyglądał jednak powrót pielgrzymów po wczorajszej mszy inaugurującej na krakowskich Błoniach. Wtedy doszło do dwóch niespodziewanych incydentów. Szczegóły zna Kinga Kalita. Pierwsza niebezpieczna sytuacja była związana z opóźnieniem trzech pociągów na dworcu głównym w Krakowie, przez co na peronach zgromadziła się duża liczba pielgrzymów, mówi komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Musieliśmy wspólnymi siłami z kolegami ze Straży Pożarnej odciąć napływ dalszy osób na dworzec, gdyż to groziło zejściem już później na skutek przepełnienia peronów na tory kolejowe. Z kolei w pociągu jadącym do Wiliczki zasłab pasażer, a podróżni, którzy chcieli mu pomóc, zatrzymali pociąg. Pomoc była udzielana przy torach. 10 osobom udzielono doraźnej pomocy. Zabezpieczono zastępcze środki komunikacji, które pozwoliły tym osobom dotrzeć w te miejsca, gdzie zaplanowali. O bezpieczeństwo uczestników Światowych Dni Młodzieży dba łącznie ponad 38 tysięcy funkcjonariuszy. Z Krakowa Kinga Kalita, Tok FM. W zachodniopomorskiej policji wstrzymane urlopy. Na ulicę wyszli funkcjonariusze z zabiurek. Powód? Garnizon został uszczuplony o blisko 700 funkcjonariuszy. Ponad 200 wyjechało pilnować porządku nad morzem, ponad 400 do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, wylicza Przemysław Kimon z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Wszystkie ręce na pokład. Jest to trudny i ciężki okres dla policjantów, ale my robimy wszystko, żeby było bezpiecznie, żeby nikt nie musiał czekać. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia. Patrolować ulice w Szczecinie wyszli m.in. policyjni, informatycy czy funkcjonariuszki z biura prasowego. Słuchasz informacji TOK FM. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tak zwana ustawa o gruntach warszawskich jest zgodna z konstytucją. Dwa przepisy przyjęte przez Sejm poprzedniej kadencji zaskarżył jeszcze prezydent Komorowski. W jego ocenie nowe rozwiązania naruszały prawo własności. Sędziowie w sprawach merytorycznych się nie różnili, ale trzech z nich złożyło zdania odrębne co do podstaw funkcjonowania samego Trybunału.
Roch Kowalski. Zdania odrębne zgłosiło trzech sędziów Trybunału wybranych przez Sejm obecnej kadencji. Wszyscy podkreślali, że zgadzają się co do treści wyroku, ale mają poważne zastrzeżenia co do podstaw procedowania Trybunału, mówi sędzia Zbigniew Jędrzejewski. Uważam, że wyrok został wydany niezgodnie z przepisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał przyjął, że tryb postępowania przed Trybunałem reguluje ustawa o Trybunale Konstytucyjnym w kształcie określonym wyrokiem TK z dnia 9 marca 2016 roku. Prezes Andrzej Rzepliński podziękował jednak wszystkim sędziom za pracę nad zbadaniem ustawy. Ta sprawa ma charakter historyczny, bardzo trudna sprawa. Wyrażam podziękowanie za tytaniczną pracę wszystkim członkom składu orzekającego. Teraz ustawa trafia do prezydenta. Zgodnie z konstytucją Andrzej Duda ma obowiązek ją podpisać, ale od 9 marca po kontroli prewencyjnej do kancelarii wpłynęły już 3 ustawy, a żadna nie spotkała się z reakcją prezydenta. Roch Kowalski, TOK FM. Prezydent Rosji staje w obronie rodzimych sportowców wykluczonych z igrzysk w Rio. Władimir Putin spotkał się dzisiaj z reprezentantami Rosji i stwierdził, że zakaz startu dla rosyjskich lekkoatletów to otwarta dyskryminacja i element gry politycznej. Obecna sytuacja weszła poza ramy nie tylko prawa, ale także zdrowego rozsądku. Kampanię wycelowaną w naszych sportowców cechowały podwójne standardy, zasada odpowiedzialności zbiorowej i zawieszenie domniemania niewinności. Wykluczenie rosyjskich lekkoatletów z igrzysk w Rio to kara za stosowanie dopingu w rosyjskim systemie szkoleniowym. Decyzje o ewentualnych karach dla sportowców z innych dyscyplin mają podejmować już poszczególne federacje. To wszystko teraz. Kolejne informacje TOK FM. To będzie sport o 18.20. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody. Właściciel serwisu blablacar.pl. Pogoda. Kolejną prognozę pogody rozpoczynamy od ostrzeżenia od meteorologów, bo wieczorem i w nocy praktycznie w całym kraju możliwe są burze. W Łodzi, Katowicach, Krakowie i w Zakopanem niewykluczony nawet grad. Tej nocy na termometrach od 14 do nawet 20 stopni. Jutro w ciągu dnia znów upalnie. 23 stopnie wprawdzie nad morzem, ale nawet 30 ma być w Bieszczadach. W centralnej Polsce, w Warszawie na przykład do 28. Jutro jedynie nad morzem i wzdłuż zachodniej granicy nie będzie burz. Ekonomicznej i pełnej słońca podróży życzy sponsor prognozy pogody. Właściciel serwisu blablacar.pl. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Postfaktum. Audycja Postfaktum, Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. Postfaktum @tok.fm to nasz mail. Oczywiście profil Radia TOK FM na Facebooku, na Twitterze też są do Państwa dyspozycji. Zaczniemy program od niekończącego się serialu, niestety niekończącego się, czyli kwestii praworządności w Polsce i sytuacji Trybunału Konstytucyjnego, a to dlatego, że dzisiaj Komisja Europejska przeszła do drugiego etapu procedury praworządności, badania praworządności w Polsce. Drugiego, ponieważ niespełnione zostały warunki przez polski rząd z etapu pierwszego. Co to wszystko oznacza, co będzie dalej, o tym już teraz z naszym gościem, pani dr Renata Mieńkowska-Norkienę z Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Łączymy się przez Skype'a. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. To może na początek powiedzmy, co to znaczy drugi etap, czym był pierwszy i dlaczego dzisiaj doszło do tego postanowienia komisji? Dobrze, to ja zacznę może od tego, że w ogóle te etapy dotyczą procedury, która została wprowadzona w 2014 roku, która miała uzupełnić procedurę zawartą już wcześniej w traktacie z Lizbony, który Polska podpisała, mając świadomość, że w artykule 7 jest bardzo wyraźne wskazanie, że jeśli państwo członkowskie, którekolwiek z państw członkowskich, nie respektuje zasady praworządności, to wobec tego kraju może zostać zastosowana, i tutaj jakby są dwa warianty procedury, a właściwie no, mówi się też, że to mogą być dwa etapy procedury, to znaczy pierwszy etap to jest stwierdzenie braku praworządności i możliwość następnie zastosowania sankcji.
Rosji. I te sankcje mogą być dosyć dotkliwe, bo to na przykład może być zabranie państwu prawa głosu i to jest ta sankcja założona w artykule 7. Zabranie państwu prawa głosu w Radzie i to jest istotne, dlatego że bez tego prawa głosu właściwie poza nami są podejmowane decyzje. Natomiast ta procedura z 2014 roku to ma być właśnie uzupełnienie takie wykonawcze, powiedziałabym, czyli wskazanie dokładnie, w jaki sposób wcześniej Komisja Europejska rozmawia, prowadzi dialog z państwem członkowskim, które, jak się Komisji wydaje, nie przestrzega zasady praworządności, w jaki sposób reaguje też Komisja, czy może zareagować, a w jaki sposób państwo członkowskie właśnie na zalecenia z jednej strony, czy opinie z jednej strony, a z drugiej strony wyjaśnienia. No i czym się to może skończyć? I teraz, jeśli chodzi o Polskę, to drugi etap procedury to są zalecenia. I to jest właśnie to, co wystosowała dzisiaj Komisja Europejska wobec Polski, dlatego że wcześniej, to pewnie Państwo pamiętacie, to chyba był czerwiec, Komisja Europejska wobec Polski wystosowała opinię, w której wyraziła, po pierwsze oczywiście opinię, że wydaje się, że ta zasada praworządności nie jest w pełni przestrzegana i że potrzebne są bardzo konkretne kroki, żeby Polska udowodniła, że jednak jest krajem praworządnym i było kilka kwestii, które zostały przez Komisję Europejską podniesione. Dzisiaj, wtedy Polska odpowiedziała i to nie w terminie, proszę też zauważyć, bo był dany bardzo konkretny deadline na to, do kiedy Polska ma odpowiedzieć na tę opinię Komisji Europejskiej. Polska na nią odpowiedziała z pewnym opóźnieniem, ale akurat te kwestie proceduralne nie zostały przez Komisję podniesione w żaden sposób. I teraz Komisja Europejska odniosła się do tych wyjaśnień ze strony polskiej, plus, i to warto też zauważyć, odniosła się do tej ostatniej ustawy, która została przyjęta, jeszcze chyba nie podpisana przez pana prezydenta. Tak jest. Ale i to jest właśnie nowa też kwestia się pojawiła też. Ale rozumiem, że te stare kwestie również dzisiaj zostały powtórzone. Innymi słowy, to jest dowód na to, że według Komisji Polska w żaden sposób nie spełniła tego, o czym rozmawiano wcześniej, czyli wciąż nie udowodniła, że szanuje prawo. Że Komisja Europejska zwróciła uwagę, że w tej ustawie pojawiło się parę rozwiązań, które mogą wskazywać na pewną wolę, ale to jest ułamek tego, czego oczekuje Komisja Europejska. Plus, co warto też podkreślić, nie zostały spełnione dwa najważniejsze warunki. To może posłuchajmy. Posłuchajmy komisarza Timmermansa, który dzisiaj właśnie na konferencji prasowej wyjaśniał, jakie są te główne zalecenia dla Polski. Zalecam, by polskie władze opublikowały i wprowadziły w życie orzeczenia Trybunału w sprawie nominacji sędziów. Władze powinny też opublikować i zastosować się do wyroku z 9 marca, w którym jest mowa o tym, że poprzednie prawo było niekonstytucyjne. Zalecamy też, by następne orzeczenia Trybunału były publikowane automatycznie. Tak mówił komisarz Timmermans, później jeszcze dodał, że komisja zaleca, żeby wszelkie reformy prawa konstytucyjnego brały pod uwagę opinię Komisji Weneckiej i wyroki Trybunału oraz żeby właśnie o tym, o czym pani doktor mówiła, umożliwić Trybunałowi zbadanie ustawy, tej najnowszej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Ja jeszcze dodam jedną bardzo istotną kwestię, o której, która nie została została wyrażona w tym zaleceniu. Mianowicie chodzi o kwestię powstrzymywania się od słów i czynów, które podważają legitymację Trybunału Konstytucyjnego i jego efektywność. To jest też istotne, bo to z całą pewnością nawiązuje do wypowiedzi polityków, no w szczególności oczywiście Prawa i Sprawiedliwości, które wiarygodność, które legitymację i oczywiście efektywność Trybunału Konstytucyjnego podważają. To jest też wskazanie Komisji Europejskiej, żeby się powstrzymywać od tego typu działań i nawet słów. I to jest też istotne, dlatego że oczywiście podstawą praworządności jest też zaufanie do instytucji, które stoją na straży tej praworządności, a do nich z całą pewnością należy Trybunał Konstytucyjny. Jasne. 3 miesiące ma Polska. Na co ma te 3 miesiące? Tak, Polska ma 3 miesiące na to, żeby wprowadzić dokładnie wszystkie
wszystkie zmiany, których oczekuje Komisja Europejska, zmiany, które, o których już była mowa wcześniej też w opinii, ale teraz również powtórzona w tym zaleceniu, plus zalecenia Komisji Weneckiej, ponieważ ten mechanizm z 2014 roku też zakłada, że Komisja Europejska może się odnosić również do opinii innych ciał, także Komisji Weneckiej, która należy co prawda do systemu Rady Europy, ale jest też wskazana jako ciało, z którym może się konsultować Komisja. Co to oznacza? To oznacza, że Polska ma po prostu opublikować, czy w Polsce rząd ma opublikować wyrok. To znaczy, że muszą zostać odebrane ślubowania od tych sędziów, od których powinny zostać odebrane ślubowania przez prezydenta. To oznacza, że politycy w Polsce mają się powstrzymywać od podważania wiarygodności legitymacji Trybunału Konstytucyjnego i jego czy prowadzenia do jakiegokolwiek braku efektywności, choćby poprzez na przykład naciskanie na to, żeby prezes Rzepliński na przykład nie decydował o tym, w jaki sposób sędziowie mają pracować. Mm. Czyli innymi słowy spełnić wszystkie warunki, które są założone w tym dzisiejszym zaleceniu. To bezwzględnie, bo to jest ten drugi etap. I teraz uwaga, jeśli Polska się do tego nie zastosuje, to już będziemy mieli do czynienia z zastosowaniem bezwzględnym artykułu 7 Traktatu Unii Europejskiej, a ten zakłada, że właśnie Komisja może wnioskować o to, żeby Rada większością 4/5 po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, a ta zgoda zostanie uzyskana najpewniej, z różnych względów, zresztą choćby dlatego, że Parlament Europejski już kilkukrotnie debatował nad kwestią praworządności w Polsce i zawsze były przyjmowane dokumenty, czy to rezolucje, czy to innego rodzaju dokumenty przez Parlament. I wówczas, jeśli zostanie stwierdzone takie naruszenie, no to może się okazać, że Polska... wobec Polski zostaną wyciągnięte sankcje. Ale tu poprosiłabym o małą pauzę, pani doktor, dlatego że powiedziała pani 4/5 głosowania w Radzie, a pojawiały się głosy, że nie, musi być jednomyślność. Węgry już zadeklarowały, że absolutnie nie będą Polski karcić, w związku z tym nie ma szans, żeby ta procedura została wdrożona. No właśnie, to jest pewne nieporozumienie, dlatego że ta procedura jest jakby dwuetapowa. I pierwszym etapem jest etap właśnie dotyczący Rady. Rada to jest ciało, które się składa z przedstawicieli ministerstw, z przedstawicieli rządów państw członkowskich, natomiast Rada Europejska, która następnie, stanowiąc jednomyślnie na wniosek 1/3 państw członkowskich lub Komisji Europejskiej, a właśnie Komisja Europejska w tym przypadku na pewno wystąpi z takim wnioskiem i Parlament się na pewno na niego zgodzi, może to stwierdzić, czyli jest tak, że do pociągnięcia państwa do odpowiedzialności wystarczy 4/5 głosów w Radzie, co oznacza, że te nieszczęsne Węgry, które cały czas twierdzą, że nas wesprą, wcale bym nie była tego taka pewna z różnych względów. Choćby dlatego, że dzisiaj posłowie PiS chyba sami, czy niektórzy przynajmniej komentowali tę decyzję Komisji Europejskiej jako zajmowanie się sprawami drugorzędnymi i tak dalej. No więc chciałabym powiedzieć, że w kontekście tego, co się w tej chwili dzieje, to wcale nie jest sprawa drugorzędna, dlatego że jeśli Węgry będą widziały interes rzeczywiście w bronieniu Polski, to być może, jeśli dojdzie już do głosowania w Radzie Europejskiej, czyli na poziomie szefów rządów i głów państw, i tam zastosowanie sankcji poprzez w ogóle wykluczenie Polski, bo te sankcje, które są wcześniej, na tym etapie, o którym mówiłam, gdzie jest głosowanie 4/5, mogą być inne. To może być na przykład pozbawienie Polski chociażby części funduszy. No, to mogą być różnorodne, ale na pewno doprowadzą do tego, że będzie też głosowanie w Radzie Europejskiej. Teraz, jeśli do takiego głosowania dojdzie, wcale nie jest powiedziane, że nie uzyska Rada Europejska jednomyślności, dlatego że są tak w tej chwili rozbieżne z polskimi niektóre interesy takich krajów, jak choćby Węgry, czy pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, czy kraje bałtyckie, że ja wcale nie byłabym taka pewna, czy Polska, czy będą te kraje kruszyć o Polskę kopię, mówiąc szczerze, i czy nie wybiorą jednak na przykład innego rodzaju realizacji swoich interesów. Tym bardziej, że właśnie chwilę temu jeszcze Komisja Europejska dyskutowała nad na przykład chociażby kwestią pracowników delegowanych. Też są kraje, które podobnie jak Polska zresztą mają swój interes w tym. Może się okazać, że dojdzie do jakichś targów. No, jest, naprawdę,
jak to zwykle w Brukseli. Popsuć samopoczucie, dobre samopoczucie polskiego rządu w kwestii nie nałożenia na Polskę sankcji. No ale to już dowiemy się, i co będzie dalej dopiero w październiku. 3 miesiące przed nami, przynajmniej tyle dała Komisja Europejska Polsce. Z nami była pani dr Renata Mieńkowska-Norkiene z Instytutu Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a już państwa ocenię, zostawiam to, czy ta dzisiejsza decyzja komisji to jest dowód na jej bezsilność, czy na jej siłę. Za chwilę informacje. Post factum. Well, I'm delighted that the process of British reform and renegotiation and the referendum. Dass auch deutsche Staatsbürger unter den Opfern und Verletzten. And my wife is born in Poland, and I have the highest appreciation. Światopodgląd. Od wtorku do piątku po 15:00. Zaprasza Agnieszka Lichnerowicz. Reklama. Rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn weźmie Lokomotiv. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. On młody nie haftuje, nie jest zmulony. Syro masz. Lokomotiv. Suplementy diety, drażetki, syrop już od 3. roku życia. Zimbiberis Lizoma ogranicza smutki i uboczne podróże. Lidl Techniczny prezentuje. Już jutro w Lidl. Funkcjonalne urządzenia przydatne każdego dnia. Na przykład wkrętak z wydajnym akumulatorem litowo-jonowym. Wygodnym obrotowym uchwytem. Wbudowaną latarką LED. W zestawie z praktyczną walizką i kompletem bitów. Tylko za 75 zł. Tak, tylko 75 zł za wkrętak akumulatorowy. Lidl. Co tydzień coś nowego. Obiecywali wybitną symfonię. A Raiffeisen Polbank, jak obiecuje, tak robi. Sam posłuchaj koncertowych warunków na wymarzonym koncie osobistym. 0 zł za wszystkie bankomaty w kraju. 0 zł za prowadzenie konta. Oprocentowanie wszystkich środków. Tak było, jest i będzie. Przełącz się na wymarzone konto.pl. Raiffeisen Polbank. Z przyjemnością. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 18.20, Wojciech Kowalik, dzień dobry. Papież już oficjalnie przywitany w Polsce, Franciszek na Wawelu, podkreślał, że pierwszy raz odwiedza Europę Środkowo-Wschodnią. Cieszę się, że rozpoczynam od Polski, której synem jest niezapomniany święty Jan Paweł II, inicjator i promotor Światowych Dni Młodzieży, mówił papież. Jak dodawał, w Polsce zwyciężyła dobra pamięć, czego dowodem są obchody 50-lecia ofiarowanego i przyjętego przebaczenia między episkopatami Polski i Niemiec po II wojnie. Na Wawelu Franciszka witali przedstawiciele władz, prezydent Andrzej Duda podkreślał fakt, że papież jest w naszym kraju, w kraju w 1050. rocznicę chrztu Polski. Papież przyleciał na krakowskie lotnisko kilka minut przed 16:00. Po powitaniu na Wawelu za kilka minut ma się spotkać z polskimi biskupami i wygłosić przemówienie. Pierwsze spotkanie z pielgrzymami, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży, zaplanowano na wieczór pod oknem papieskim przy Franciszkańskiej w Krakowie. Do 2 sierpnia potrwa strajk personelu linii lotniczych Air France. Na razie nie jest jednak dotkliwy dla pasażerów, bo dziś 90% lotów długo- i średniodystansowych wykonywanych jest zgodnie z rozkładem. Dyrekcja linii ostrzega jednak przed możliwymi opóźnieniami. Na razie nie wiadomo, jakie utrudnienia strajk ma wywołać w kolejnych dniach. Codziennie ma być aktualizowany rozkład. Informacje sportowe. Kamil Gapiński, zapraszam. Niewygodny rywal, dziwna murawa, a stawką dwumeczu przedłużenie nadziei na upragniony awans do Ligi Mistrzów. Piłkarze Legii Warszawa o 20:30 zagrają na wyjeździe ze słowackim AS Trencin w trzeciej rundzie eliminacji Champions League. A o szczegółach Michał Janczura. W poprzedniej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów legioniści okazali się lepsi od bośniackiego zespołu Zrinjski Mostar. Natomiast mistrz Słowacji po zaciętym dwumeczu wyeliminował słoweńską Olimpię Ljubljana. Polski zespół wystąpił w środę na Słowacji osłabiony. Do Herty Berlin odszedł niedawno Andrzej Duda, a Guillerme pauzuje z powodu kontuzji. Ze względów zdrowotnych do Żyliny nie pojechał też Adam Klouszek. Piłkarze i trener Legii mają też jeszcze jedno zmartwienie, bo mecz odbędzie się na sztucznej murawie, na której żaden legionista wcześniej nie grał. Aby zagrać w fazie grupowej Champions League, mistrzowie Polski muszą pokonać
pokonać zespół Stręczyna, a następnie przebrnąć kolejną rundę. Rewanż za tydzień w Warszawie. Michał Jęczura, TOK FM. MKOL pod obstrzałem działaczy i sportowców z całego świata. Zdaniem wielu osób komitet powinien wykluczyć całą reprezentację Rosji za aferę dopingową, a ten zdecydował, że decyzje powinny podejmować poszczególne federacje w każdej z dyscyplin. Swój ostry sprzeciw wyraził m.in. dyskobol Robert Harting. Mistrz olimpijski z Londynu mocno krytykuje szefa MKOL-u Tomasa Bacha. Dla mnie on jest częścią systemu dopingowego, a nie antydopingowego. Nie widzę innej opcji. Ja jestem zagorzałym przeciwnikiem dopingu, ale wielu urzędników zawiodło. Oni muszą uczciwie spojrzeć na swoje działania, bo w wielu sprawach zawiedli. Wstydzę się za Tomasa Bacha. Lista rosyjskich sportowców, którzy zostali objęci zakazem i nie pojadą do Rio, rośnie z godziny na godzinę. Na razie wykluczenia dotyczą m.in. wioślarzy, kajakarzy, pięcioboistów, lekkoatletów, pływaków, siatkarza oraz kolarza. Mówi się, że w skrajnym przypadku z blisko 400 zgłoszonych przez Rosję sportowców do Rio pojedzie niespełna 50 osób. O 18.30 Agnieszka Radwańska rozpocznie swój udział w turnieju w Montrealu od drugiej rundy tej imprezy. Krakowianka zagra z Moniką Niculescu, która w obecnym sezonie przegrywała z nią już dwukrotnie. Najpierw w Waddausze, a potem w Indian Wells. A na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 18.40. Pogoda. W nocy przelotny deszcz lub burze możliwe są w całym kraju. W centrum, na południu i wschodzie Polski może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Najchłodniej na zachodzie i Podlasiu, tam od 15 do 17 stopni. Przeważnie będzie 18-19. Na Mazowszu 20. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Jak się wymiksować z wielu kredytów? Trzeba je połączyć. O, ten za samochód, telewizor, kanapę. A co tam, dorzućmy jeszcze zadłużenie na karcie. I jesteśmy wymiksowani. Przenieś swoje kredyty do banku BPH. Połącz jeden nowy kredyt konsolidacyjny i wymiksuj się z wielu rat. Ciesz się lekko sprawnym oprocentowaniem. Zadzwoń 801-39-3939. Koszt połączenia według taryfy operatora. Bank BPH. Po prostu fair. Przyznanie i wysokość kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta. Taryfa opłat i prowizji jest dostępna w oddziałach i placówkach partnerskich banku i na bph.pl. Reklama. Postfaktum. Audycja Postfaktum. Agata Kowalska przy mikrofonie. Pewna organizacja, która nazywa się Fundacja LGBT Business Forum, postanowiła wyprodukować baner, taki roll-up ze swoim logo, którego chciała używać w różnego rodzaju działaniach czy wystąpieniach publicznych. Zgłosiła się do drukarni, a tam odmówiono jej usługi wydrukowania takiego baneru, ze względu na to, że drukarz nie chciał brać udziału w działaniach, które mogłyby w jakiś sposób wspierać osoby LGBT, czyli gejów, lesbijki, osoby biseksualne i transseksualne w Polsce. Sprawa trafiła do sądu, pojawił się wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa, który uznał winę drukarza i skazał go na 200 zł grzywny. I ta sprawa, ciekawa sama w sobie, zrobiła się jeszcze ciekawsza po tym, kiedy wczoraj oświadczenie wydał minister sprawiedliwości, który uznał, że sądy, tu cytuję, są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Sam wyrok jest niebezpiecznym precedensem, bo burzy wolność myśli, przekonań, poglądów, a także swobodę gospodarczą, polegającą na dowolności transakcji. W efekcie, zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, sąd złamał wolność sumienia pracownika, a uprzywilejował ową fundację. Co to wszystko oznacza? Już teraz będziemy rozmawiać z naszym gościem, dr Paweł Marcisz, który jest adwokatem. Dzień dobry, witam w studio. Dzień dobry. No i może zacznijmy od tego, co mnie najbardziej ciekawi, a nie słuchaczy, bo widzę, że Państwa najbardziej interesuje to, czy drukarz ma prawo odmówić usługi. I tym też się dzisiaj zajmiemy. Ale mnie jednak najbardziej ciekawi to, że minister sprawiedliwości, a konkretnie jego biuro prasowe, taki wystosowuje takie oświadczenie i ocenia wyrok, ocenia sąd i stwierdza, że sąd łamie konstytucyjne zasady. Co to jest za... Jakżeż to możliwe? Minister Sprawiedliwości wystąpił tutaj w podwójnej roli, jako minister sprawiedliwości i jednocześnie jako prokurator generalny, bo jak pamiętamy, cofnięto tutaj reformę, która rozdzielała te dwa urzędy. I teraz jako prokurator
czy też jako przełożony prokuratorów, wyraża tu pewne stanowisko, można by powiedzieć, stanowisko procesowe. Krytykuje orzeczenie, którego zdaniem jest niesłuszne i z którym w pewnym sensie zamierza polemizować podczas postępowania. Trudność tej sytuacji wynika w dużej części z tego, że jednocześnie jest politykiem i urzędem państwowym, ministrem, od którego oczekiwalibyśmy zapewne większej powściągliwości w wypowiadaniu się na temat władzy, która jest konstytucyjnie od niego niezależna, i na temat działań sędziów, którzy są niezawiśli i których pracy albo nie powinien komentować, albo powinien robić to bardzo oględnie. Więc... A tu się zatrzymajmy. Hmm? Ta niezawisłość sędziów i niezależność sądów w Polsce to nie jest tutaj wymysł pana czy moje marzenie, tylko to jest również zasada konstytucyjna. Jak to rozumieć? Czym one są? Na czym one polegają w kontekście na przykład działań Ministerstwa Sprawiedliwości? Sądy powinny być wolne od wpływów politycznych i to wolne zarówno na płaszczyźnie prawnej, to znaczy powinno być to zagwarantowane w systemie normatywnym, z tym w tym momencie nie mamy problemu, jak i na płaszczyźnie faktycznej, to znaczy politycy powinni unikać sytuacji, w której wywierają jako władza presję na sędziów. I teraz... A czy prokurator generalny, wiem, że teraz te stanowiska są połączone, wcześniej nie było, można było obserwować działania prokuratora generalnego SOTE, że tak powiem. Czy prokurator generalny, przystępując do takiej sprawy, może przystępując wyjaśnić, że stwierdził, że sąd złamał zasady konstytucyjne, że sąd stworzył niebezpieczny precedens? Czy to jest w porządku, czy też to narusza właśnie zasady, o których mówimy, zasady niezawisłości i niezależności? Jest tu z tym pewien problem, bo o ile tutaj mamy nakaz, więc teoretycznie nakaz upadł, prokurator mógł się już w ogóle do niego nie odnosić, to jednak w normalnej konfiguracji procesowej, gdzie na przykład prokurator zaskarża niekorzystne orzeczenie, zaskarżając je z konieczności będzie krytykował sąd. Oczywiście jako uczestnicy procesu staramy się, żeby ta krytyka zawsze była oględna, ale musimy pamiętać, że dopóki on jest prokuratorem i nie zgadza się z jakimś orzeczeniem, to jego rolą procesową jest to orzeczenie skrytykować, pokazać, z jakimi zasadami to orzeczenie jest niezgodne. Jeśli jego zdaniem jest niezgodne z fundamentalnymi zasadami, no to musi nazwać rzecz po imieniu. Więc z punktu widzenia roli procesowej, którą ma tu prokurator, ja bym tu widział mało zastrzeżeń. Owszem, jest to bardzo retoryczne i emocjonalne, co napisał minister, w pewnym sensie ironiczna jest jego obrona konstytucji, którą się zaangażował, ale z punktu widzenia tej roli procesowej jest to w pewnym sensie zrozumiałe. Czyli mimo, że jest to sprawa o wykroczenie, kara 200-złotowej grzywny, no upadła. Jednak... Tak, ale rozumiem, my się posługujemy oświadczeniem ministra, które powstało, kiedy jeszcze nie było wiadomo, że ten proces trafi do pierwszej instancji ponownie. Więc to, że prokuratura przystępuje do takiego postępowania, mimo że to jest sprawa o wykroczenie, a nie jakieś poważne przestępstwo, to jest normalne. To nie powinno nas dziwić. Jest to nadzwyczajna sytuacja. Tak? Natomiast jest nadzwyczajna faktycznie, gdyż w rzeczywistości takie sytuacje nie są częste. Natomiast z punktu widzenia formalno-prawnego, nie powinno nas dziwić. Jest to jego prawo, skoro uznał, że naruszone są jakieś fundamentalne zasady. Oczywiście mamy tu cały kontekst polityczny. Wiemy, że jedyny powód, dla którego się do tej sprawy prokurator włączył, to treść orzeczenia, to, że zapadło ono na korzyść mniejszości seksualnych, z którymi konserwatywnemu ministerstwu jest nie po drodze. Natomiast z punktu widzenia formalno-prawnego, no tak, mógł się włączyć. To jeszcze szybko powiedzmy, co oznacza rola prokuratury, w tym przypadku okręgowej w Łodzi, w tej sprawie sądowej, która rzeczywiście ruszy na nowo, ponieważ złożono sprzeciw do wyroku nakazowego. Czyli konkretnie prokurator będzie robił co? W tym przypadku możemy domniemywać z wypowiedzi ministra, że prokurator będzie wnosić o to, żeby stwierdzić, że wykroczenie w ogóle nie miało miejsca, ponieważ nie są spełnione jego przesłanki. Po prostu, że nie ma bezprawności, że działanie drukarza było zgodne z prawem. Generalnie zadaniem prokuratury jest obrona praworządności, więc prokuratura może występować, jeśli chce, w cudzysłowie, po stronie obwinionego. Jasne. To jest też ważna uwaga, bo chyba wszyscy myślimy, że prokuratura to zawsze ściga tylko przestępców, a nie zajmuje się obroną niewinnych. No i teraz przejdźmy do tego, co słuchaczy najbardziej interesuje. Tutaj mnóstwo Państwa komentarzy i wczoraj, i dzisiaj. I już nie będę wszystkich Państwa cytować. I pan Artur, i pan Marek, pan Andrzej, pan Rafał, pan Wojciech. Mnóstwo panów akurat się odezwało w tej sprawie. I wszyscy właściwie mówią jedno. Tu zacytuję pana Artura. Prywatna drukarnia ma pełne prawo odmówić usługi.
Mamy artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń, który mówi, że w pewnych okolicznościach nie ma prawa odmówić usługi. Jakie dokładnie to są okoliczności, to będzie przedmiotem badania sądu. Ale generalnie przecież nie jest tak, że wolność gospodarcza jest niczym nieograniczona. Nie jest tak, że zawsze mamy prawo odmówić lub przyjąć jakąś transakcję wedle swojej woli. I pytanie, które przecież zadajemy sobie w tej sprawie, jest pytaniem o to, jakie są granice tej swobody gospodarczej. Więc nie możemy powiedzieć, że odpowiedź na pytanie o granice swobody gospodarczej to sama ta swoboda i skoro ona jest... Brak granic. Tak, to tym samym nie ma żadnych granic. No tu dalej należy rozważyć z jednej strony, czy ktoś powinien mieć prawo do tego, żeby nie przyjmować zleceń tylko z tego powodu, że przedmiot zlecenia się komuś nie podoba, a z drugiej strony rozważyć uszczerbek, który taka odmowa wyrządza w prawach innych, potencjalne ograniczenie im dostępu do drukarni, w konsekwencji wolności słowa, swego rodzaju upokorzenie, którego doznaje się, kiedy ze względu na nasze poglądy nie będziemy mieli świadczone jakieś usługi, swobody wyboru usługobiorcy. Także nie, to nie jest tak prosta sytuacja, że skoro mamy swobodę działalności gospodarczej, to tym samym jest nieograniczona kropka. Mam wrażenie, że to dla wielu słuchaczy jest zupełnie niejasne, dlaczego w ogóle ustawodawca wprowadził takie wykroczenie, które właśnie określa artykuł 138 Kodeksu Wykroczeń, w którym każe się tego, kto odmówi świadczenia. I tu mówimy o osobach zajmujących się zawodowo świadczeniem usług. Dlaczego w ogóle zaopiekowano się klientami w tym miejscu? Historycznie poprzednikiem tego przepisu Kodeksu Wykroczeń jest ustawa o zwalczaniu spekulacji z 1957 roku. Więc opiekowano się klientami, ponieważ zwalczano sprzedaż pod lady. Tam jest artykuł 135 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o odmowie sprzedaży towaru, jego odpowiednikiem w przypadku usług jest 138. To może to jest nieżyciowy przepis, który mówi o świecie, w którym była reglamentacja, w którym był wieczny niedobór towarów. Obecnie, tak jak piszą słuchacze, jest mnóstwo drukarni i fundacja mogła się udać do innej po prostu. A nie, że sąd nagle i kara i ściganie. To, że przepis i problem są życiowe, widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie mamy równolegle dokładnie te same spory. To znaczy, czy osoby prywatne mogą ze względu na swój światopogląd odmawiać świadczenia określonego rodzaju usług głównie z powodu tego, że ktoś, kto chce tej usługi, należy do mniejszości seksualnej. Dyskryminacyjnych powodów. Tak. No.